Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Podróżni w Kępni i Słupi wygodnie wsiadają już do pociągów z nowych peronów. PKP Polskie Linie Kolejowe SA zwiększyły dostęp do kolei na linii między Kluczborkiem a Poznaniem w ramach ogólnopolskiego programu z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nowe perony, przebudowane z myślą o potrzebach wszystkich podróżnych, zapewniają dogodne podróże oraz wygodniejsze codzienne dojazdy koleją do pracy czy szkoły. W Kępnie dla lepszej obsługi podróżnych do przebudowanego wcześniej peronu na górnym poziomie poziomowej stacji doszedł kolejny od strony budynku dworca. Wyższa platforma ułatwia wsiadanie do pociągów. Dla osób niewidomych przygotowano ścieżki naprowadzające z wypukłą fakturą oraz specjalne nakładki w języku Braille'a. Oczekiwane warunki zapewniają m.in. nowe wiaty, ławki, oznakowanie i oświetlenie LED. W nawiązaniu do historycznego charakteru dworca przy budynku ułożono granitowe płyty. Sprawne przejazdy pociągów zapewnia wzmocniona skarpa oraz nowy tor i wyregulowana sieć trakcyjna. Na inwestycje w Kępnie PKP Polskie Linie Kolejowe SA przeznaczyły około 17 milionów złotych. W Słupi nowy wyższy peron zapewnia taki sam standard jak zmodernizowana wcześniej sąsiednia platforma. Dla pasażerów są wiaty, ławki, oświetlenie LED, oznakowanie oraz gabloty z rozkładem jazdy i komunikatami przydatnymi w podróży. Polskie Linie Kolejowe zrealizowały pracę w Słupi za około 4 miliony złotych. Przebudowa peronów w Kępnie i Słupi to część ogólnopolskiego projektu poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych. Etap czwarty, infrastruktura pasażerska na liniach rewitalizowanych, łącznie na zapewnienie lepszego dostępu do kolei na 22 peronach w 15 miejscowościach przeznaczono około 100 milionów złotych przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W Wielkopolsce dzięki realizacji projektu podróżni korzystają już także z nowych peronów w Pierzchnie, Domaninie, Solcu Wielkopolskim oraz Łęce Opatowskiej. Łącznie projekt zwiększył dostęp do kolei w regionie na 6 stacjach i przystankach na linii kolejowej Kluczbork-Poznań Główny. Inwestycja objęła także województwo kujawsko-pomorskie i łódzkie.